meczu z tym ostatnim, z Koroną, byliśmy bardzo niezadowoleni, byliśmy bardzo źli, tak dzisiaj jesteśmy po drugiej stronie tych emocji, to znaczy jesteśmy zadowoleni i zadowoleni przede wszystkim z wyniku, no i zadowoleni z tej sposobu gry, sposobu organizacji gry. Cieszy to tym bardziej, że po tej niewykorzystanej sytuacji Romana bardzo, bardzo natarczywie nachodziły myśli, że to się zemści. Na szczęście dzisiaj ta reguła nie weszła w życie, z czego się cieszymy, bo po takim meczu trudno by się wracało do Zabrza. Cieszymy się tym bardziej. Ja powiem tak, mamy pamiętać takich meczów, gdzie dużo szachów było, dużo chaosu. Przede wszystkim z naszej strony bardzo dużo niedokładności. Trudno powiedzieć, czym to jest było spowodowane. No może to wyglądało zupełnie inaczej. Ja myślę, że nie złapaliśmy w ogóle w tym meczu rytmu, ale nawet przy tym słabszym graniu i nie za bardzo nasze gra tak wyglądała, jak wyglądała, ale ten mecz był, można powiedzieć, na remis, albo ktoś strzelił, ten wygrywał, i tak się stało, bo tutaj na pewno z naszej strony był bardzo duży błąd w ustawieniu, kiedy my mamy stały fragment gry i nas kontrolują, także tutaj na pewno dyscyplina tutaj przy tym ustawieniu bardzo mocno kuleje, także będziemy na pewno o tym pojutrze rozmawiać. Dziękuję.